Koniec lata niestety nadchodzi wielkimi krokami. Z jednej strony przygotowujemy się już do pielęgnacji jesiennej, ale jeszcze jestem pewna, że możesz myśleć o tym, jak utrzymać skórę w dobrym stanie, całego ciała po lecie, jak utrzymać dłużej opaleniznę, jeżeli udało Ci się gdzieś wyjechać albo skorzystać z naszego polskiego słońca. No i dzisiaj właśnie tymi wskazówkami chciałam się z Tobą podzielić. Żeby wiedzieć, jak pielęgnować skórę po lecie czy po ekspozycji na słońce, to zobaczmy najpierw, co się z nią dzieje. Czyli po pierwsze, gdziekolwiek byś nie była, czy to będzie polska plaża, czy niepolska plaża, czy jezioro, czy góry, nasza skóra ma kontakt z czynnikami zewnętrznymi, przede wszystkim ze słońcem, czyli z promieniowaniem UV, ale też trochę z wiatrem, ze zmianą temperatur potencjalnie. To wszystko powoduje, że przede wszystkim skóra jest bardziej wysuszona, ale co ważne, to wysuszenie oznacza odwodnienie skóry. Jak w przypadku twarzy jest film o ultranawilżaniu, więc tam zapraszam, są wskazówki, jak i produkty, których możesz użyć. Dzisiaj zajmiemy się trochę bardziej ciałem, bo o to ciało też często pytacie. Druga rzecz, która się dzieje z naszą skórą, i to jest odpowiedź skóry na promieniowanie ultrafioletowe, czyli na naszą ekspozycję na słońce, niezależnie od tego, czy użyjesz kremu z filtrami, mam nadzieję, że tak, że był użyty, czy też go nie użyjesz, to jeszcze bardziej to się zadzieje. Mianowicie skóra twardnieje, grubieje, robi się bardziej szorstka. To pogrubienie naskórka, czy warstwy rogowej naskórka, jest naturalnym mechanizmem obrony przed promieniowaniem ultrafioletowym. Dzięki temu część promieniowania odbija się od powierzchni skóry. To powoduje, że po urlopie nasze ciało wcale nie musi wyglądać mega super świeżo i nie wyglądać na mega wypoczęte, bo paradoksalnie, szczególnie przy cieńszych skórach, zaczyna ta skóra wyglądać na wysuszoną, trochę pomarszczoną. Ja to widzę po moich dłoniach, po spędzaniu dużo czasu na spacerach. Efekt paradoksalnie odwrotny od tego, co byśmy chciały, czy co byśmy chcieli. Jak temu zapobiec? Oczywiście pierwsza rzecz, o której myślimy, intensywne nawilżanie. Ale żeby mieć skórę gładką, miłą w dotyku i żeby też składniki automatycznie nawilżające lepiej się przez skórę, w skórę wchłaniały, przez skórę przenikały, no to uwaga, w przypadku ciała pozwalam na peeling i to nawet ziarnisty. Ha! Tak, w przypadku ciała tak, skóra ciała jest trochę grubsza, ona sobie dużo lepiej poradzi z naszymi kosmetykami ziarnistymi. Możesz spróbować dwóch opcji. Pierwsza opcja, czyli rzeczywiście bierzesz produkt typowo ziarnisty, scrub, peeling, jakkolwiek go nazwiemy, do ciała. Tu rzeczywiście świetnie się sprawdzają te wszystkie produkty naturalne, które łączą zarówno drobinki, jak i coś olejowego, także dają też natłuszczenie, ta skóra jest od razu gładsza. Ja uwielbiam peeling z miodowej mydlarni o zapachu arbuza i hibiskusa, po prostu uwielbiam. Ale też marka Hagi, czy wszystkie pozostałe marki naturalne mają w swojej ofercie takie skraby do ciała i możesz z nich sobie skorzystać. Możesz również wykorzystać rękawicę jutową i zrobić taki trochę a la koreański masaż, czyli tak zwany K-spa. Swego czasu bardzo modna była ta cała pielęgnacja, ciągle pielęgnacja koreańska święci triumfy, niemniej jednak już nie jest o niej aż tak głośno, ale swego czasu rzeczywiście to K-spa. I tak jak opisywała to Charlotte Cho w swojej książce Sekrety czy tajniki pielęgnacji koreańskiej, tam był właśnie masaż wykonywany rękawicą jutową od samego dołu ciała, czyli od stóp w górę, ruchem takim kolistym, masującym pod prysznicem, mocno do zaróżowienia skóry. Uwaga! To paleniznę się zrobi trochę jaśniejsza, bo trochę nam tej skóry właśnie zrogowaciałej przy takim zabiegu zejdzie. Ale to nam da wyrównanie skóry, powierzchni, wyrównanie kolorytu,
automatycznie nie będzie tego efektu takiego, który jest w dłuższym okresie czasu, że tu jeszcze trochę opalenizny zostało, a tu już nie i właściwie ta skóra się robi trochę taka w ciapki. Więc peeling nie za często, raz na tydzień naprawdę wystarczy, da ten efekt wyrównania kolorytu, wyrównania struktury skóry, w dotyku wyeliminowania szorstkości i da podłoże do nałożenia balsamu do ciała. Przy peelingach zarówno ziarnistych, jak i przy peelingach, przy tym masażu takim rękawicą, możesz wymasować całe ciało, łącznie z piersiami, z dekoltem, aczkolwiek oczywiście tu delikatniej niż na przykład na udach czy na łydkach. Zdecydowanie ta skóra jednak na dekolcie jest ciągle delikatniejsza, ale możesz ją troszeczkę pobudzić do działania, szczególnie masaż rękawicą będzie ciekawym rozwiązaniem. Znowu ważna wskazówka, żeby nie pójść w skrajności, to nie ma boleć. To ma być mimo wszystko przyjemnością. Więc do zaróżowionej skóry ok, ale jeżeli czujesz, że to już jest za dużo, nie zmuszaj się do większej aktywności. To ma być po prostu czysta przyjemność dla Ciebie. Co po peelingu? Czas na balsam do ciała. I teraz zróbmy sobie rozdzielenie znowu na dwa, można powiedzieć, rodzaje skóry. Bo mogą być skóry bardzo suche, którym lekkie nawilżające balsamy nie dadzą ukojenia, są tak odwodnione, tak wysuszone, że tak na dobrą sprawę dwa balsamy byłyby potrzebne, albo połączenie balsamu nawilżającego z czymś mocniejszym. Czyli możesz zrobić w przypadku takiej bardzo wysuszonej skóry, wysuszonej nie tylko odwodnionej, ale wysuszonej, odtłuszczonej, możesz zrobić dwie kombinacje. Pierwsza kombinacja, podobnie jak w przypadku twarzy, nakładasz olej bogaty w kwasy omega-3-6-9, czyli w nienasycone kwasy tłuszczowe, na przykład olej lniany, olej z ogórecznika, olej z wiesiołka, olej arganowy, nakładasz jako pierwszy na skórę i przykrywasz balsamem. Druga opcja, jeżeli nie chcesz się smarować olejem, to tak nie do końca, to możesz nałożyć dwa balsamy, czyli pierwszy lżejszy, nawilżający, drugi bogatszy, okluzyjny, taki trochę bardziej treściwy. Trochę jak na ubieranie się na cebulkę. Przy opcji skóry, nazwijmy to normalnej, czyli normalnie grubej, niezbyt cienkiej, nieintensywnie wysuszonej, wystarczy Ci prawdopodobnie jeden balsam nawilżający. Ważna wskazówka, jednorazowe nałożenie balsamu nie wystarczy. To musi być regularna pielęgnacja, szczególnie po kąpielach słonecznych, po kąpielach wodnych, w morzu, szczególnie przy słonej wodzie. Jednorazowe nałożenie balsamu to będzie zdecydowanie za mało. Jakie balsamy możesz wybrać? Jakie podpowiedzi mogę Ci dać? Z typowo nawilżających na pewno marka Latopik emulsja do ciała czy mleczko do ciała. Bardzo ciekawe mleczko z Goji Derma Plus. Bardzo ciekawa marka, aczkolwiek ten produkt najbardziej mi się z całej marki spodobał. Również nawilżające są balsamy z AA I Love My Mommy i bardziej nawilżające są niż natłuszczające i nie ma znaczenia, że to jest dedykowana pielęgnacja dla przyszłych czy obecnych mam, każdy może z nich skorzystać. To takie, które rzeczywiście sprawdzałam i które mają ciekawy skład. Wszystkie balsamy bardziej naturalne, czyli z marek naturalnych eko, bazujące głównie na olejach czy masłach, wchodzą nam już w tą kategorię bardziej odżywczych balsamów. Dlatego nie wymieniłam ich jako balsamy nawilżające. One oczywiście będą zapobiegały utracie wody, ale jeżeli jej nie masz, bo trochę się skóra wysuszyła, to tu będzie ten proces dłużej w skórze zachodził. Ale jak najbardziej możesz wszystkie marki naturalne również tutaj wykorzystać. One będą miały te działania i okluzyjne, i natłuszczające, i zapobiegające utracie wody. Mój ulubiony balsam cały czas to Mellicare, balsam do ciała. Przede wszystkim za obłędny zapach i tak tu pozwalam na zapachy. W balsamach do ciała pozwalam, żeby pachniało.
ale również dlatego, że ma bardzo lekką konsystencję i się bardzo szybko wchłania, pomimo, że jest właśnie na olejach i na masłach. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo zazwyczaj pielęgnuję skórę przed ubraniem się i nie mam czasu na czekanie, aż mi się to wszystko wchłonie. Więc tutaj duży plus za wchłanianie tego produktu. Na co zwrócić uwagę przy wyborze balsamu do ciała, jeżeli nie chcesz żadnego z tych, o których ja mówiłam, zwróć, czy ma składniki właśnie olejowe, masłowe, czy ma składniki dodane nawilżające. I zdecydowanie mimo wszystko, szczególnie o tej porze roku, unikałabym balsamów, które będą zawierały w swoim składzie parafinę. Będzie efekt pozytywny, niewątpliwie. Ale paradoksalnie po odstawieniu balsamu czy po zmianie balsamu ten efekt może być odwrotny od zamierzonego. O parafinie i o balsamach z parafiną i o pielęgnacji wykorzystującej parafinę opowiem Ci trochę później przy pielęgnacji zimowej, ale teraz po lecie myślę, że możesz sobie parafinę w składzie podarować. Jeżeli bardzo zależy Ci na utrzymaniu dłużej opalenizny, to oczywiście możesz wypróbować różne balsamy brązujące, które się pojawiły na polskim rynku, są, funkcjonują. Od mask marketowych jak Nivea czy Dove, przez naturalne czy do naturalnych, tu się pojawia zazwyczaj Mokosz, ale też Alterra, marka z Rossmana. W balsamach brązujących wykorzystujemy zazwyczaj dwa składniki, tak na dobrą sprawę. Jednym z nich może być naturalny ekstrakt z orzecha włoskiego, bo on daje taki efekt lekko brązujący. Lub drugi, czyli typowy składnik samoopalaczy dihydroksyaceton, co oznacza, że tym bardziej peeling przed będzie wskazany i ostrożnie z ilościami. Najważniejszym jednak elementem, który daje wrażenie skóry pełnej blasku, o pięknym kolorycie, to koreańskie glow, tak na dobrą sprawę, to jest intensywne nawilżenie skóry. Więc zadbaj przede wszystkim po lecie o nawilżenie skóry twarzy, nawilżenie skóry ciała, a będziesz mogła dłużej cieszyć się piękną skórą po urlopie, po wypoczynku. No i to jest też nasze nastawienie, także życzę Ci, pomimo kończącego się powoli kalendarzowego lata, życzę Ci cudownego nastawienia na jesień, uśmiechu na twarzy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, cześć!